Silnik zachowywał się poprawnie, temperatura podczas normalnej eksploatacji wynosiła około 90 stopni Celsjusza, w korkach dochodziła do 100 stopni, a przy prędkościach autostradowych przekraczała 100 stopni Celsjusza o kilka stopni. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volkswagen Passat B8, rok produkcji 2018, silnik 1.4, 125 koni, przebieg samochodu 83 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza oleju po przeciągniętej wymianie o kilka tysięcy kilometrów. Inicjatorem eksperymentu jest Michał. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Michał skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. Dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Do silnika zalany został olej Motul Specific w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było robionego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 18 887 km. 80% eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km. Olej eksploatowany przez 11 miesięcy, konieczna była dolewka 200 ml, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Michał napisał 4 punkty. Punkt pierwszy. Dlaczego Motul? Ten olej polecany był przez wielu użytkowników na forum Volkswagena. Co do klasy lepkości, taką zalecił serwis. Generalnie na pierwszą wymianę poszedł Motul, potem olej wymienia serwis Volkswagena, wykupiony pakiet. Po skończeniu pakietu i gwarancji lany właśnie ten Motul. Punkt drugi. Zachowanie. Nie zauważyłem szczególnego wpływu na silnik. Silnik zachowywał się poprawnie. Temperatura podczas normalnej eksploatacji wynosiła około 90 stopni Celsjusza. W korkach dochodziła do 100 stopni, a przy prędkościach autostradowych przekraczała 100 stopni Celsjusza o kilka stopni. Punkt trzeci. Eksploatacja. Do przebiegu około 14 600 km. Auto użytkowane było głównie do dojazdu do pracy z terenów podmiejskich do miasta i do szkoły w terenie podmiejskim plus zakupy, raczej standardowa eksploatacja. Raz na 2-3 miesiące, czyli około 3000 km, jechało w trasę 2 razy 230 km. Przy przebiegu 14 600 km zastosowano dolewkę oleju około 200-250 ml. Punkt czwarty. Wymiana. Staram się wymieniać przy przebiegu około 15 000 km. Tym razem spontaniczny wyjazd związany ze zmianą planów wakacyjnych spowodował, że samochód przy przebiegu 14 600 km pojechał w trasę o sumarycznej długości 3400 km, 90% trasa, 10% miasto, do których trzeba było wjechać na nocleg, zwiedzanie. Większy przebieg był konsekwencją urlopu mechanika po powrocie z mojego wyjazdu. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,9 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy te wyniki z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo wysoką zgodność, wszystko gra. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 72,8 mm kwadratowy przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 12,5 mm kwadratowy przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 171. I teraz jakie wnioski? Po pierwsze, zmiany w przedziale akceptowalnym, natomiast ponownie otrzymujemy zmiany na plusie. Bardzo podobna sytuacja jak w odcinku poprzednim, numer 217. Sprawdzimy zaraz w podczerwieni, czy zmiany na widmie, czyli przemiany chemiczne w tym oleju, również są na podobnym poziomie jak w oleju z poprzedniego odcinka. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym z kategorii bez większych zastrzeżeń. Ogólna kondycja oleju to środek skali. Co ciekawe, ponownie bardzo podobny wynik do poprzedniego odcinka, przy czym tutaj ewidentnie poziom przepracowania oleju jest na większym poziomie, zanieczyszczeń stałych więcej. Również zwracam uwagę na poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. I tutaj otrzymujemy potencjalne wytłumaczenie wzrostu lepkości, ponownie jak w odcinku poprzednim. Obserwujemy bardzo wysokie poziomy nitrooksydacji oraz sulfonowania. Idąc po kolei, porównując wyniki z dwóch odcinków, degradacja dodatków zauważalnie wyższa w dzisiejszym odcinku, zanieczyszczeń więcej dla oleju z poprzedniego odcinka, to może tłumaczyć mocniejszą zmianę lepkości w poprzednim odcinku, stopień sulfonowania wyższy dla oleju z dzisiejszego odcinka, stopień nitrooksydacji dużo wyższy dla oleju z dzisiejszego odcinka, to są bardzo wysokie poziomy w stosunku do innych z dotychczas prowadzonych eksperymentów, utlenianie oleju również wyższe w przypadku oleju z dzisiejszego odcinka. Co bardzo ciekawe, również paliwa w oleju jest więcej dla oleju z dzisiejszego odcinka. Ta obserwacja może dostarczyć dodatkowych wniosków, ponieważ z jednej strony mamy szereg zmian, które wpływają na wzrost lepkości oleju, natomiast z drugiej strony mamy chociażby zanieczyszczenie oleju paliwem, co wpływa na spadek lepkości. Często pojawia się zatem synergizm, którego wypadkową może być zmiana lepkości w przedziale akceptowalnym. Natomiast jakość smarna takiego filmu olejowego jest już dużo niższa niż oleju świeżego. Jakość końcowa tego oleju wyrażona syntetycznym miernikiem to 77%, czyli wymiana została zrealizowana za późno. Optymalnie było zmienić olej kilka tysięcy kilometrów wcześniej w tym przypadku. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!